Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu właśnie o tym. Ze mną oczywiście Awizonosz. Witam was serdecznie, z tej strony Awizonosz i ze mną jest jak zawsze Jakub Sykut. Witam państwa bardzo serdecznie, witam cię Awizo. Awizo, ostatnio już przed świętami rozkręciliśmy niezłą aferę. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale najpierw wróćmy do naszego wyjazdu, pierwszego wspólnego wyjazdu w góry i biznesowego trochę do roboty, że tak powiem. Płaciliśmy za przejazd. Tak. To akurat było miłe zaskoczenie, że akurat bilety były za darmo. Sponsorowany fragment przez Koleo, korzystajcie, jak coś bardzo wygodnie. Tak, za darmo to uczciwa cena. Dokładnie. Ale Awizo, Zakopane, jak ci się w ogóle podobała nasza wspólna podróż? Na razie tak ogólnie, zanim o tym, co tam się działo, to czy jak się czujesz w moim towarzystwie i właśnie jak razem nagrywaliśmy rzeczy i nagrywaliśmy. Wolałbym się chociaż trochę przespać, chociaż w sumie były takie emocje, a sam koniec to już w ogóle były takie emocje dychane, że to tam by człowiek jakikolwiek spał. Tak, ale snu tam brakowało. Snu tam brakowało, ale ja sądzę, że dobrej, przyjemnej atmosferze spędziliśmy, praca 200%, czas dla siebie 0%, chociaż tam na koniec mieliśmy takie miłe zakończenie. Oj, były parę momenty, chwile, ale... Tak, może w McDonaldzie nie było przyjemnie. No i tak, dużo dzieci. Jak przyszedł koniec roku, ale nie było źle. Jak tam dojechaliśmy? Dojechaliśmy tam najpierw pociągiem do Krakowa i musieliśmy przesiąść się w autobus. No niestety autobusy, no niestety tak to jest, jeżeli się przyjeżdża na otwarcie linii kolejowej, to nie dojedzie się pociągiem, tylko się dojedzie czymś innym, no i zazwyczaj jednak autobusem. Tak, i pamiętam właśnie, że jeszcze jak już jechaliśmy już tym autobusem, wjeżdżaliśmy do Zakopanego, to było widać tą sieć i się zastanawialiśmy, no czy jutro nią pojedziemy, czy otworzył, czy nie otworzył. Zresztą nawet na budowie, jak chodziliśmy, się pytaliśmy, czy otworzycie jutro, no i powiedzieli, no mamy nadzieję, że tak będzie. Tak, i dojechaliśmy do Zakopanego finalnie i była zabawa. Tak, ale najpierw jak już wjechaliśmy do Zakopanego tym autobusem, przyjechaliśmy już na miejsce, poszliśmy do swojej lokacji, że tak powiem, spania, w cudzysłowie. Na te 4 godziny to jest. I chyba najładniejszy obraz, który najbardziej opisuje Awizonosza jako pracoholika, to po chyba, nie wiem, chyba 6 godzin jechaliśmy tymi pociągami, autobusami, mało miejsca na nogi i spać się chciało. I tak. Usiedliśmy, poleżeliśmy sobie na łóżkach, odpoczywaliśmy 20 minut i nagle Awizo mówi... No chwila rozpusty już była. Nagle Awizo mówi, po 20 minutach, dobra Sykut, bo już 20 minut tutaj siedzimy, wychodzimy. Odpoczął, już odpoczął. Dosyć lenienia, nie po to przyjechaliśmy. Tak, ale właśnie podróż nam minęła ciekawie, potem była jazda i zaczęliśmy nagrywki. I dla mnie to było o tyle ciekawe, że pierwszy raz przy mnie nagrywałeś z drona FPV. FPV tak, to się mówi, prawda? Dokładnie. No właśnie. Pierwszy raz udało ci się poprawnie powiedzieć. Mamy sukces. FPV, cały wyjazd się tego uczyłem. I czym się różni nagrywanie z drona FPV, a nagrywanie dronem zwykłym? Znowu tak wchodzimy w tematykę dronów. Tak, ale tylko przez chwilę, bo to był taki jednak element. No, tak, jeszcze ten film się nie... On się pojawił dzisiaj, kiedy się pojawił ten podcast. Natomiast różnica jest taka, że jeżeli latam normalnie, to patrzę na telefon i na podgląd, a jeżeli latam dronem FPV, to zakładam gogle VR i w goglach widzę, co się dzieje. No i też jest inna metoda latania dronem, po prostu inaczej się steruje, nie ma gimbala, więc po prostu też jest obraz się rusza na lewo i prawo. Czyli i bardziej dynamicznie. Bardziej dynamicznie i bardziej manualnie masz nad nim kontrolę. Nie jest, jeszcze nie latam w pełnym trybie manualnym, ale i tak, zresztą widziałeś, ujęcia całkiem odjechane były. Nie, no ujęcia są naprawdę ciekawe. Ja byłem osobą, że tak powiem, towarzyszącą, bo patrzyłem, czy nikogo nie ma. Tak, Jakub pilnował okolicy, no bo jest po prostu niezbędna w przepisach osoba, która obserwuje i też to jest bardzo wygodne, bo ty mi mówisz, co się dzieje w okolicy, jak ja nie widzę. Ja mam gogle, więc ja po prostu nic zupełnie nie widzę, co się dzieje na zewnątrz. Tak naprawdę twoje oczy są w powietrzu, a ja widzę z naszej perspektywy. Dokładnie, ale z drugiej strony jest to taka niesamowita. Jakby ja, od kiedy my nagrywaliśmy to z Zakopanem, to nie miałem okazji jeszcze nim latać, a my po prostu tak dygocze, ja bym tak znowu chciał, bo to jest po prostu czujesz się jak jedność z tym dronem, bo twoje oczy to są oczy w dronie, więc de facto jest nie za rozrywka. Na pewno ciekawe uczucie latać takim dronem, a powiedzmy teraz, gdzie lataliśmy tym dronem? Jakub już czyli... może powiedzieć, że ja już latałem tym dronem w pociągu. Tak, jak jechaliśmy już, to Awizo sobie wyjął tego drona i założył gogle i mówię, stary, co ty robisz? A on, że sobie polata, bo lubi to robić. Ale dobra, na symulatorze. Przechodząc teraz już do konkretów, jak wyglądało otwarcie
czyli jak wygląda stacja najpierw, powiedzmy. No hucznie, fajerwerki, szampany poleciało. Osobistości najwyższej rangi. Na dokładnie, otwarciu. Dokładnie, byli prezydenci. Nie, no, a tak naprawdę. Tak naprawdę fajerwerki były, ale to było jeszcze ładne kilka godzin przed północą, mieliśmy okazję zobaczyć fajerwerki. Nie wiem, czy to były z budowy, były pod naszym domem, gdzie stawaliśmy, ale mogliśmy je zobaczyć. Znaczy, bardziej Jakub je zobaczył, ja montowałem jakiś film wtedy już. Tak. Ale no, uroczyste otwarcie w postaci jednego kierownika pociągu, jednego maszynisty i jednego pasażera, który pojechał pierwszym pociągiem do Zakopanego. Czyli pojedyncze otwarcie, można tak, powiedzieć. Tak, znaczy później jak zobaczyłem, ktoś jeszcze był z PKP PLK, bo zrobił zdjęcie, jak ten pociąg stoi na peronie i to byłoby na tyle, w sensie nie było nikogo więcej. My ale tak, staliśmy na górce. Otworzyli dwa perony, trzy krawędzie peronowe. Dokładnie. Czy to dużo, czy to mało? Jak na tą stację i możliwość dojazdu, to w sumie bym powiedział, że wystarczająco. W sensie przydałaby się jeszcze jedna krawędź peronowa z peronu właśnie trzeciego i de facto tyle nam jest niezbędne. W sensie wiadomo, jeżeli puści się więcej pociągów, powstanie ta drugi tor, no to by wypadało, żeby było tego więcej, żeby pociągi po prostu stały i można było do nich wejść i się ogrzać. No, jest to trochę przerost nad formę, to też ciągle aktualnie, ale w przyszłości ma się to dosyć ładnie zmienić. Tak, no najważniejsze, że już wsiadając w Warszawie, wysiadamy w Zakopanem. Szkoda tego, że nie pod dachem i teraz sypie śnieg, deszcz, wiatr. A właśnie, bo jest dach, tylko nie nad całym peronem. Tutaj też są różne komentarze, dlaczego tak zrobili, o co chodzi, bo peron drugi jest strasznie długi. Sykut nie przeszedł. Ja przeszedłem raz całą długość peronu drugiego, strasznie długie. Faktycznie część peronu jest użytkowa, jest oczywiście dużo krótsza, zwłaszcza, żeby na jednym torze się kończy wcześniej sieć takcyjna. Natomiast peron jest dlatego tak długi, bo po prostu przyjeżdżałem tam pociągi z lokomotywą. Później jeszcze lokomotywa musi objechać cały skład, ten objazd zrobić dookoła. No i dlatego po prostu jest taki długi, żeby po prostu nie dojeżdżała do samego końca, tylko żeby po prostu wagony mogły... Miała miejsce. Miała trochę miejsce na odjechanie i cofnięcie się na zlotnicy i później objechanie go całego, więc to jest po prostu, zajmuje trochę tego miejsca. Minus jest taki, że przez ten cały objazd i to, że pociąg stoi dalej od końca peronu, de facto nie stoi właściwie nigdzie pod tym nowym dachem. W sensie może jeden wagon, góra dwa wagony. Czyli możemy sobie odpoczywać, czekać na pociąg pod wiatami i pod dachem, ale już jak będziemy musieli wejść do pociągu, to musimy wyjść poza daszek. Odpoczywać w windzie. A właśnie, o tym chciałem powiedzieć, bo otworzyli również, drodzy państwo, jest już obok stacji kolejowej Zakopane, jest Parkuj i Jedź. I jest tam też winda, nasza ulubiona, bo spędziliśmy tam bardzo dużo czasu. Odpoczywając oczywiście i składając sprzęt. Życzenia, ale jest Parkuj i Jedź, trzypiętrowy Parkuj. To jest pierwszy wielopoziomowy parking w Zakopanem. To już też jest ważny element. Tak? Tak. Nie ma innego. Nie ma innego. Tam nie masz galerii handlowych, centrum handlowych, czy innych tego typu obiektów. Nie ma żadnych parkingów wielopoziomowych. To jest są pierwszy, tylko jedyny. Góry i Krupówki. No, a fajnie. Odnośnie Krupówek, ja już dawno nie byłem na Krupówkach, parę lat, i powiem ci, że one są trochę przehajpowane, ta ulica, ci powiem. No, jest ładnie. Były, jest był lód, na którym się ślizgałeś, było biało, my też byliśmy biali. No, czego ty chciałeś? Akurat Giewontu nawet nie było widać, bo raz jak byliśmy, było za ciemno, a drugi raz to tak padał śnieg, że też nie było widać. No, Skrupówek nie było widać, ale już z Tygodnika Podhalańskiego było widać. Oj tak, możemy chyba polecić tę tak, restaurację, nie jest sponsorowane, kawiarnię. Ale polecamy wam tą kawiarnię. Bardzo ładne widoki i bardzo fajne zdjęcia jedzenie. Tam wychodzą właśnie gór. Szkoda, że tam dronem nie udało się polatać. No, może kiedyś indziej. Tak. Kiedyś tam może podcast nagramy, co by na to. Zapytałem cię już, jak ci się spędzało czas ogólnie, jak ta podróż była okej dla ciebie, więc teraz porozmawiajmy o trochę... Może pytanie, jak tobie się spędzało? Mi również bardzo dobrze się spędzało czas z Awizonoszem. Zobaczyłem, że naprawdę jest robotem i tytanem pracy. Ja też nagrywałem tam swoje materiały. 20 minut i do pracy. Tak, ale... No i zobaczyłem w tobie małego dzieciaka, jak latałeś tym dronem, to też. No i fajnie, bo byliśmy na Krupówkach, już dawno tam w sumie nie byłem i ciekawe w sumie doświadczenie. Odpowiadając na wasze pytanie, nigdzie nawet nie wchodziliśmy w góry, nie było czasu. Mieliśmy de facto dwie, góra trzy godziny wolnego czasu. No na Krupówkach to spędziliśmy chodząc z godzinkę. Tak, ale poszliśmy później się grzać i odpoczywać w McDonaldzie. A, to prawda i coś ale dobrego nie zjeść. Nie było łatwo odpoczywać, jak przyszły wszystkie dzieci ze wszystkich szkół w okolicy. Właśnie, jak już oglądało, bo byliśmy i możemy to mówić, że jesteśmy jedynymi osobami, które nagrały cały dzień przed otwarciem stację. Dokładnie. Samo otwarcie, pierwszy pociąg, który odjeżdżał, i to są nasze zdjęcia. I pierwszy pociąg, który przyjechał. No wtedy, ty już wtedy spałeś, to trzeba przyznać, ale ja byłem faktycznie... Ja jeszcze z live'a oglądałem tam tak momentami. Tak, jak otworzyłeś oko, to jeszcze widziałeś. Właśnie, czyli nagraliśmy, jak to wygląda
wyglądało przed otwarciem, w trakcie otwarcia na żywo i po otwarciu. Bo też de facto nikt prawie nie przyjechał, w sensie tam posad z tego co widziałem później się pojawił jakoś po południu, ale no, nikogo nie interesuje. Ale trochę pasażerów było i to całkiem sporo. Nawet rano, na drugi pociąg, który odjeżdżał ze stacji, już faktycznie były osoby nawet z walizkami, które widziałem, że nie były zadowolone, że ten pociąg się spóźnił 40 minut. Mhm. Ale dobra, czyli możemy uznać, że ten wyjazd był sukcesem. Dokładnie. Oprócz jednego małego, jednej małej aferki, którą rozkręciliśmy. Kiedy myślisz, że wszystko wspaniałe, siedzisz sobie w pociągu, siedziałem sobie w pociągu, opierając się ostatnią ścianę w pociągu i myślisz, że jest wszystko pięknie i wspaniale, tak niestety nie jest. A tutaj jedna igiełka jest wbita. To też nie chcemy teraz, chcemy poruszyć i powiedzieć to, co się działo, ale też z pewną dozą rozsądku, wiadomo, jak to wyglądało. Mianowicie Avizo chciał nagrać przejazd z Zakopanego do Krakowa. Do Krakowa. I w pewnym momencie zostało ci to uniemożliwione. No, przyszedł kierownik pociągu i powiedział po prostu, że takiej możliwości nie można zrobić, że trzeba mieć na to pozwolenie, pomimo tego, że nie potrafimy powiedzieć żadnego przepisu, który by mnie całkowicie zakazywał tego nagrywania. No i stwierdził, że bo on dzwonił też do Warszawy, sprawdził moją agencję prasową, stwierdził, że nie mam zgody, nie miałem zgody na nagrywanie, bo nie była mi potrzebna i siłą rzeczy powiedział i zagroził, że jeżeli nie przestanę nagrywać, to po prostu zatrzyma pociąg i zadzwoni na policję. Bo ja właśnie pamiętam, że na początku jeszcze przyszedłeś do mnie do wagonu i mówisz o tej sytuacji i chciał ten pan legitymację prasową. Tak, no ja to był konduktor, czy to był kierownik pociągu? Ja z konduktorem wcześniej rozmawiałem na peronie, bo też, co ważne, naszego wagonu na przykład w ogóle nie było. Nasz wagon miał być bezprzedziałowy, był przedziałowy i w ogóle na przykład mojego miejsca nie było w ogóle w całym pociągu. Tak, więc od początku było jakieś takie napięcie. Tak, ale no właśnie nie z kierownikiem pociągu, tylko z konduktorem rozmawiałem. On powiedział, że tak, na spokojnie, nie ma żadnego problemu, że będziemy rozdzieleni i że ja będę sobie siedzieć z tyłu. No, przyszedł kierownik i cały czar prys, że tak to powiem. Pisaliście mi dużo ciekawych rzeczy w komentarzach, które spostrzegliście. Tak, właśnie jest 32 tysiące wyświetleń, bo chwilę po tym nagraliśmy to zawizo jeszcze z miejsca wydarzeń, z tego samego z tego naszego pociągu przedziału. I z naszego przedziału się zabarykadowaliśmy i mówimy, dobra, Avizo, nagrywamy o tym. 150 komentarzy, więc trochę ich było. Przeczytałem wszystkie, ty pewnie ja też znając życie. Wszystkie. I powiem ci, że no nie wiem, czyja to jest wina. To nie jest, bo też nie możemy obarczać nie wiadomo kogo. Systemu. To jest wina systemu i tego po prostu, że ludzie... Kiedyś nie można było. Nie rozumieją. Kiedyś nie można było, kiedyś były przepisy, które po prostu tego zakazywały i większość osób chciałoby, żeby te przepisy pozostały takie, jakie były, żeby po prostu świat się nie zmieniał i nie postępował. Było, jak jest. Ja tutaj nie winę żadnej ze stron, oczywiście chciałbym nagrać to, zostało mi to uniemożliwione, no i co ja mogę powiedzieć. Zobaczymy, sprawa się toczy, napisałem odpowiednie pisma na wasze prośby, zobaczymy, co mi odpowie Intercity. Tak, bo gdyby tam była tabliczka zakazująca, wtedy by sprawa gdyby mogła była wyglądać tabliczka, inaczej. Byłoby to jasne, problem w tym, że nawet nie mamy uchwalonego wzoru tych tabliczek i kończąc temat, tylko jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę, że ja tam przyjechałem na osobiste, że tak to powiem, zaproszenie ministra infrastruktury, bo w Łodzi rozmawialiśmy o Zakopanem i powiedział, że no, spytał się mnie, czy przyjadę. Powiedziałem, że przyjadę, jeżeli będzie, to przyjadę. No i powiedział, że czeka. No, on się nie pojawił, ja się pojawiłem i jak widać, przypłaciłem. Ale najważniejsze chyba masz nagrane, czyli chabówkę. Chabówkę, mam najważniejszy odcinek nagrany, no i też udało mi się nagrać do nowego targu, ten film się pojawił, no my jak to nagrywamy, w piątek się pojawił, więc udało mi się tak, jakiś kawałek nagrać i tamten film leci dalej, pomimo tego, że głosu nie ma, bo tam jakbym włączył głos, to byście słyszeli po prostu nasz pojedynek słowny z kierownikiem. Może kiedyś warto udostępnić, choć myślę, że po prostu to była taka sytuacja losowa i po prostu to ja się dzieje. Ja nie chcę udostępniać takie rzeczy danych się zdarzają, kierownika, pozostawmy jakieś... Tak, było, minęło po prostu też jako taką nauczkę albo po prostu naszą historię, jak to wyglądało, opowiedzieliśmy, nagraliśmy na początku, to się toczyło jak i myślę, to że... Jak ktoś obejrzeć, to po prostu można obejrzeć ten film. I... Tak, i myślę, że ten temat już możemy zamknąć, było, minęło. Oczywiście jest też coś takiego, że nie winimy tak naprawdę nikogo, tylko to jest trochę wina systemu i konduktora, i kierownika. Dobra, panie Sekudzie, mamy coś tam jeszcze w programie dzisiaj? Tak, właśnie powiem ci, że już czas nam powoli dobiegł ale końca. Ale daj coś ciekawego, nie możemy tak tego skończyć. Właśnie miałem o tym, ale jeszcze mam do ciebie pytanie. O. Jak ci smakowała pizza
W Krupówkach, bo było ciekawe, bo ja wziąłem sobie, tak, to był chyba jakiś wieczór carbonary. Pizzerii. Ale to był chyba jakiś wieczór carbonary. Ja sobie wziąłem carbonarę, ty wziąłeś pizzę o smaku carbonary, potem jakieś przekąski o smaku carbonary, picie o smaku carbonary, to jest jakaś masakra. No słuchaj, no dobre było, tylko za dużo było i musiałeś mi już pomagać w tym jedzeniu. Ale bym zjadł teraz takie. Chociaż dzisiaj miałem okazję jeść na otwarciu drugiego toru WKD i tam też była całkiem dobra. No właśnie, wystawa. O to chciałem zapytać. Gdzie ty dzisiaj byłeś? Bo dzisiaj jest ostatni dzień roboczy grudnia. Tak, dokładnie. Dzisiaj jest 29 grudnia. Jest to ostatni piątek, dzień roboczy w 2023 roku. Linia kolejowa do Grodziska Mazowieckiego miała być rozszerzona o dwa tory. Do końca 2023 roku jest ostatni dzień roboczy i tak też się stało. I się udało. I świętowaliście. I się udało, świętowaliśmy. Znaczy, ja tak może nie najmniej świętowałem, spóźniłem się 10 minut, bo mezzo się zepsuło. No ale świętowaliśmy wszyscy, było, może nie było fanfarów, fajerwerek, ale było mnóstwo osób z zarządu i osób, które faktycznie dawały na to pieniądze i dobre oko. No i najważniejsze, na sam koniec był dobry poczęstunek. Dobra okazja do świętowania. No i słuchajcie, poczęstunek, rzadko, ja wam tak za kulisami wam trochę powiem, na konferencjach prasowych rzadko się zdarza, że było dużo do jedzenia. Nie wiem, w metrze zawsze są zazwyczaj krówki. Czasami dają jeszcze zastawy, jak jest na stacji metra, ale wukatka to jest zupełnie inny poziom. Ja wiem, że oni inwestycje realizują raz na 100 lat, ale żeby zrobić pełną zastawę z przystawkami, z pełnym pierwszym daniem, znaczy drugim daniem, pierwszego dania nie było, no i później jeszcze deser z różnymi ciastami, no to nie. A Wizo, co możemy życzyć naszym widzom na Nowy Rok, bo dobra, to już jedzenie. Ostatni, dzisiaj jest tak naprawdę Sylwester, słuchacie tego w Sylwestra. Ukończenia waszych inwestycji w okolicy, to jest na pewno, małej ilości inwestycji, które będą się budować w waszej okolicy, które będą trwać na lata i utrudniać wam życie, bo to nie na tym polega, żebyście po prostu teraz umierali. W sensie, ja oczywiście najchętniej tak chciałbym, mam co nagrywać, ale to nie o to chodzi. No i żebyśmy żyli długo i szczęśliwie, patrząc na to, że może za kilkanaście lat rozpocznie się przebudowa warszawskiej linii średnicowej. Tak, i żeby śnieg padał wtedy, kiedy akurat nie musimy jeździć autem i się nigdzie nie spieszymy, żeby padał wtedy, kiedy możemy sobie pojechać pociągiem. Żeby nie było tak zimno. I no, inaczej, kończąc temat, żeby nie wiało. Tyle mi wystarczy. Może być zimno, może padać śnieg, deszcz, żeby nie wiało. To jest jedyny warunek, który mnie uniemożliwia latanie tytonem. Burza się nie liczy. No właśnie, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego. 100 lat na nowy rok 2024. No i zobaczymy, Avizo, kolejny rok, jak to wyjdzie, co będziemy nagrywać. Myślę, że wiele będzie tych tematów. Myślę, że jeszcze podsumowanie jakieś wpadnie na pewno roku. Coś postaramy się zrobić, ale pamiętajcie, że dzisiejszy film się pojawia w Sylwestra. Nie wiem o której godzinie, ale no świętujemy. Mam nadzieję, że wy, tak samo jak pewnie my, hucznie będziemy go obchodzić. Ja już mam zaplanowany czas, nie wiem jak ty. Ja już świętowałem przed Sylwestrem, jeszcze teraz będę świętował w Sylwestra. Dzisiaj pewnie też świętuję, no więc, właśnie, więc głowa mnie boli od tego świętowania. Ja świętuję dopiero w Sylwestra. Do Sylwestra mam mnóstwo filmów do nagrania. A co robisz w Sylwestra? Budynku. Jakaś impreza? Tak, w Sylwestrze mam imprezę mojego promotora. Ojejku. Taki bajerów raczej nie masz, co nie? Nie, czyli pewnie impreza pod krawacikiem. Pod procentami, ale ja nie piję. Ojej. Jak tak żyć? Proszę Państwa, to był podcast właśnie o tym. Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Możecie słuchać nas również na Spotify'u. Ze mną był oczywiście Avizonosz. I ze mną, jak zawsze, Jakub Sykut. Życzymy Wam dobrego 2024. Cześć, cześć. Cześć.